wracam do Was z filmikiem z gościem specjalnym. Przedstawiam Wam dzisiaj moją przyjaciółkę Anitę, z którą zrobimy sobie zamianę kosmetyczek. Jestem strasznie podekscytowana tym filmikiem, dlatego że zawsze chciałam nagrać taki filmik, a nie miałam z kim, więc wreszcie jest odpowiednia osoba. Lecimy z tematem, będziemy się zamieniać kosmetykami, malować. Jestem sama ciekawa, jak Ty masz kosmetyki, jak w ogóle będziemy wyglądać, czy będzie jakaś taka różnica. W ogóle ja przyjechałam z taką małą kosmetyczką. A Anita może zaprezentować? No, ja mam tam rzeczy, których nie używam też. Wziąłam też pielęgnację. Tu ja są też tylko jedną pielęgnację. A, tu masz tylko pielęgnację. Więc słuchajcie, może zaczynamy, żeby nie przedłużać i zacznijmy właśnie od tej pielęgnacji. Także ja dla Berki mam SPF z Revoxa i to tyle jest z mojej pielęgnacji. Dobra, będzie dziwnie, bez serum na pewno, ale na pewno nie masz... bez... I mam serum, ale ja nie używam, mogę Ci dać jak chcesz. A tu masz to z Bielendy? Mam kilka. Dodałam mi jakoś jedno, no. Dobra. Pewnie, no gdzie bez serum? Ja mam, słuchajcie, kremik jeszcze dostałam, przetestuję go, bo w sumie nigdy z tej marki nic nie miałam, a jestem jej ciekawa. A teraz co ja mam dla Ciebie? Mam dla Ciebie taki tonik. Tonik? Fajny. Ja wierzę, nigdy w życiu nie A, nie masz też toniku dla mnie, okej. Ja nigdy w życiu nie używałam toniku. Dobra, i teraz tak, pod makijaż, to jest moja taka jakby, to jest stopy takie właśnie na niedoskonałości, ale on też przedłuża trwałość makijażu. Dwa produkty do, jako krem, do skórek. Tak, to jeżeli chodzi o całą pielęgnację. Mamy, zobaczymy jak to pójdzie. Serum, to, ale jest... to jest... Tak, ale to jest serum przeciwtrądzikowe i ale... to jest... Dobra, ja to wezmę. Ci, żeby to... Ej, weź, a w ogóle wiem, co bo to jest serum z Anami. Anami. Żeby nie wyspię po jednym razie. Może po jednym razie nie. Ej, ty tu masz waciki. Jaki w ogóle? Nie masz dla mnie wacików? Nie. Jak jestem cała spocona. Psikam twarz sobie. Psikasz czy... twarz albo normalnie, jak ci wygodniej. Ja nakładam tu serum. A, sorry. Wiem ci, że ono jest drogie. Ja nie wiem, czy jest sens nakładać SPF, jak już jest wieczór. Dobra, my sobie nakładamy, słuchajcie, pielęgnację, bo jak tak będziemy gadać, to ten film będzie trwał w nieskończoność i wrócimy do Was z makijażem. Mamy tutaj dużo bardzo podkładów. Jaki mały w ogóle? A, bo to jest przycięty. Ja myślałam, że to jest miniaturka. Zobaczcie, to wygląda jak miniaturka podkładu Eveline. W ogóle widzę, że dałaś mi takie dosłownie resztki. Bo tak naprawdę te podkłady to już są one zużyte, a ja mam manię. To fajnie. To fajnie, że mi tak zużyło. Tylko ten jest cały, ten są zużyte, ja mam manię, ten i ten jest cały, ale ja mam manię zostawiania, czaisz? No, mam manię zostawiania kosmetyków. A tu jest, dobra. Ale ja bym sobie chciała przetestować na przykład ten. Ale teraz tak, od czego ty zaczynasz w ogóle makijaż? Od podkładu. Ja najpierw robię sobie twarz, taką bazę jakby, i później przechodzę jakieś tam ewentualnie brwi, czy rzęsy, czy kreskę. Tak to najpierw robię podkład. No to ty będziesz zaczynała od czegoś innego, bo ty zaczynasz od brwi. Czyli żel i co mam dalej robić? No, wyczesać. Wyczesać, tak. Okej. Okay. A ja podkład. A ty podkład, tak. Dwa. Podkład jest ten taki z L'Oreal, ale ty go masz, więc jako ten, co użyję jako podkład. Działam jaśniejszy, więc mam nadzieję, że będzie, no raczej będzie kolor dobry. Właśnie ciekawe też się tym, jak z kolorem będzie, bo my jesteśmy ogólnie, no, takie blade dosyć no, chyba, nie wiem. No, jestem czerwona, jak widać. A jestem spocona, więc zobaczymy, jak te podkłady będą wyglądać. Tylko teraz tak, dajesz na rękę i na gąbeczkę. A, że podkład, tak. Tak, na rękę, pompeczkę biorę. Ja już, słuchajcie, mam brwi zrobione. Przechodzimy teraz wreszcie do podkładu, bo ja po prostu się czuję jakbym robiła, nie wiem, w ogóle coś mega dziwnego, więc muszę mieć najpierw podkład, to jest taka moja baza makijażu jakby. A ty po podkładzie przechodzisz do, ja robię tak, najpierw robię bronzer i na robię mokro. Od razu róż na mokro no. I dopiero na sam koniec daję korektor. Dobra. A w ogóle jeżeli chodzi o róż na mokro, to ja mam, słuchajcie, pomadkę z Charlotte. A za to mój róż służy jako pomadka. Robimy podobnie. Za dużo podkładu nałożyłam, zobacz. Jak mi to w ogóle zasło, nawet bardziej no. Laminacja, jak miałam botoks normalnie. I teraz przechodzimy do różu, szminki. A ja? No teraz ty nie przychodzisz do korektora, bo ja bym nałożyła korektor, tylko jakbym miała właśnie takie większe krosty, więc ty do bronzera. Gdzie stosujesz róż? No ja nosę nawet pod oko. Ja też, tak właśnie wysoko. Dlatego wolę korektor na końcu, no. Bo sobie nawet jak tu nałożę za dużo, to sobie później tym korektorem wezmę. Pytanie do Anity, takie na szybko ode mnie. Bez jakiego kosmetyku nie wyobrażasz całe życia? Wy też możecie odpowiedzieć w sumie w komentarzu. Jaki kosmetyk ja? Twój? Bez różu. Bez różu? No, ale tak z drugiej strony jakbym miała pomalować się tylko jednym kosmetykiem, to chyba tuszem do rzęs. A ja chyba korektor bym zostawiła tylko, bo... Korektorem sobie no tak, całą twarz, no. Możesz sobie tak wiesz, na o, pod oko, Simulacja. Pod... Ty używasz teraz różu. Używam, a, tak. Najpierw na ten. Tak, na rękę i tak, używasz tutaj tak samo jak ty, pod oczy. Jak pokaż. Jak kiedyś jakieś kosmetyki stare. No. Tak. Ale mi się podoba, jakieś ładnie. No, naprawdę.
Ja nakładam dużo, bo nakładam tutaj, aż tak tutaj. Dobra, to też nałożę. Ja na rękę i dopiero wszystko z gąbeczki. Teraz tak, jak masz już róż, nawet ja bym więcej. Chociaż no, ja mam dołożyć? Jeszcze w kamieniu możesz to dołożyć później. A, no to później więcej. No to teraz ten korektor. Tylko jakby ostrzegam, że nie jest naprawdę taki mocno kryjący. To dobrze. Nakładam pod oczy w sumie. Jak ja mam niedoskonałości, no to jak nie mam niedoskonałości, no to tylko pod oczy. A jak mam? A jak ma, no to sobie nałóż. No wiadomo, że na nos. Tylko delikatnie z nim, bo nie jest mocno. Właśnie za dużo chyba nałożyłam. Ale wiem, że sobie rozwijesz na ręce. Dobra. Weźmiemy, spróbujemy. Ja ogólnie to najbardziej chyba lubiłam ten róż od... O matko, on jest taki aż pomarańczowy. Jaki pomarańczowy? Nie. No jak on wygląda w ogóle? Jakie to włosy korowy. O mój Boże, faktycznie. On jest bardzo ładny. Ej, ten korektor też jest naprawdę... Ogólnie dziewczyny z uczelni. Jak właśnie pytają, co ja mam tak kryjący podkład, ja mówię, że to nie jest podkład, tylko ja moim zdaniem to korektor. Korektor robi roboty, bo on jest naprawdę taki gęsty, fajny, taki, znaczy gęsty, po prostu jest taki, że jak go wklepujesz, to on naprawdę, dużo go nie trzeba. No on jest super. On jest drogi, ale on jest bardzo wydajny, ja go już mam, wiesz ile go mam już? Z 8 miesięcy? Serio? Naprawdę. A ile za niego dałaś? 130 chyba złotych kosztuje. Ej, to nie 130, 150, coś takiego. Ja już mam, słuchajcie, róż, nie wiem czy dokładać, na razie chyba nie będę dokładać. I teraz, co byś nałożyła dalej? Ty byś pewnie nałożyła teraz korektor. Ja korektor, no. Ja jak nie jak mam taką cerę jak ty w tym momencie, to bym nie nałożyła. Ale jeżeli chcesz, to możesz nałożyć któryś z nich. Jest tam ich dużo. Dobra. Tylko, że wszystkie się kończą. Aha, czyli też wygrzebię taką resztkę. Nie wiem nawet, czy wygrzebiesz. Jezu, on jest suchy normalnie. Ale to będzie dla mnie teraz taki przeskok, bo ja mam korektor najbardziej kryjący. Ja mam bardziej kręcić niż podkład, więc dla mnie to będzie... O, te to w ogóle tak różne właśnie, że w ogóle... Ale nasze makijaże się naprawdę różnią. Ja się nie spodziewałam, że aż tak się będziemy różnić oprócz rzęs. To sobie wytrę wszystko. No dobra, robimy tak, jak naprawdę byś robiła makijaż i po prostu masz zużyty faktycznie już kosmetyki. No nie wyczerpujesz żadnego za dużo. Powiedz mi teraz, bez jakiego kosmetyku mogłabyś... Nie potrzebny cię. Bez korektora. Chociaż na przykład jakbym chciała zrobić sobie taki naprawdę porządny makijaż, na przykład bez bronzera w kamieniu. Bo bym już miała jeden bronzer, tak w kamieniu to tak, aby żeby sobie musnąć, nie? A ty? Może bez jakiegoś żelu do brwi, kredki do brwi. No tak. Bo jak sobie zrobię też takie jakby naturalne swoje, mam jasne, ale nie są przezroczyste, więc też nie wyglądają jakoś bardzo źle. Teraz ja nakładałam na to puder. O! I teraz słuchaj, będzie najlepsze. Użyjesz sobie chudy. Podobno jak ktoś używa pierwszy raz chudy, to jest taki, wiesz, bo to jest też robi taki blur. W połączeniu jakby właśnie z tym korektorem. Ja słyszałam w ogóle, że ciężko jest zastąpić ten chudy. No, że tak, jak już ktoś raz użyje, tak, to... Się. Tak. Znaczy się, ja mam taki zamiar, możesz sobie wyjść, tam mam dwa pudry. Ci przyniosłam właśnie ten, co używam na co dzień, bo mi tak na... To jest chuda właśnie. I drugi jest z Vibo, to jest taki dla mnie też zamiennik, ale jednak no nie mam podjazdu aż tak do chudy. Jestem ciekawa twojego takiego pierwszego właśnie wrażenia, bo to jest taki, takie mega wygładzenie. A ja słuchajcie, będę używać pudru z Vibo ryżowego. Kiedyś go używałam, no wiadomo, jakoś... Ja go używałam w gimnazjum. Jakoś dla mnie nie był świadomo najlepszy, właśnie odkąd zaczęłam... O, się tak robi, tak. Dobra, nakładam na puder. Patrzyłam ten puder, ale... No, on kosztuje sporo. On kosztuje 195 zł chyba. Takie właśnie duże, ale jest moim zdaniem jest naprawdę, serio jest bardzo warty. Jest naprawdę warty, też mam już go długo i czasami lepiej... Czyli jest wydajny. Tak, jest wydajny. Czasami wiadomo, te tańsze kosmetyki też są spoko. Ja na przykład z tych tańszych to... Na szybko, nie wiem w sumie co z naszych. No ten podkład robię z L'Oreal nawet. A no. Jest spoko. Stańszyk to jest mój najdroższy. Nie wygląda jak z Photoshopa. No właśnie to jest takie coś, że to ci robi takie wygładzenie po prostu pod tymi oczami. Ogólnie, albo tak sobie możesz nawet zrobić, że gąbeczką przyjechać tak, wiesz, tak. Wiesz, tak tutaj. Jeszcze baking. Chodzi. Tak, o, taki baking. O, to jest w ogóle wisienka na torcie, bo to jest coś, co ja lubię. Ej, ale delikatnie, bo jest połamany. I z tego. Mamy tutaj rozświetlacz, to ten kojarzę akurat. On jest podobno zamiennik z czegoś tam. Nie wiem, Fenty czy czegoś, nie wiem. Co, nie mam pojęcia, szczerze. I tu. On, ale też on nie jest delikatny, on ma dużo drobinek. Już mycie, ja Jezu, naprawdę muszę sobie coś kupić. On jest ładny. Słuchajcie, to jest... Delikatnie. Delikatnie, dobra. Delikatnie, to jest jedyny drogi kosmetyk. Rare Beauty. Rare Beauty, ale słuchajcie, to jest... O, zobaczcie, jakie w ogóle opakowanie piękne. Ale jaki malutki. No mały. Jezu, i tak malutki. Delikatnie, bo on...
bardzo, no on się kruszy, on się kruszy. I on jest tak taki maczać bardziej. I on się wydaje trochę taki mokry, czy nie? Nie. Nie? A ja? A teraz ty przychodzisz do konturowania na sucho, czyli bierzesz tą paletkę z Benefitu i tą mam. A już ją raz używałam. Tak? Już wzięłam do Krakowa swoich kosmetyków. No, rzeczywiście. Mm. I tu masz właśnie brązer, róż i rozświetlacz. Ja też tego właśnie nakładam, używam. Albo jeszcze tu masz. Jest tu taki mały róż, to jest róż Start i on jest taki jak chce, jak mi za mało tego różu, bo on jest taki. Aha, i on mi raz już upadł. I ona komentuje moje kosmetyki, zobaczcie na ale ten róż. Nie, ten to jest. Ja normalnie tu perfumy wlałam, nie alkohol, wiesz, i jakoś się trzyma. Pachnie nawet perfumą, pomachaj. Ej, no, no pachnie. O mój Boże, jaki jest. Plamy chyba sobie zrobiłam. Nie. Nie? Ale ile ty go wzięłaś? Jak macie, to ja tak zrobiłam, tak. Zobacz, tak. Boże. Szarona. Odkupię! Ja róż. I teraz przechodzimy tak do różu. I co, tak delikatnie mam to zrobić? No ja tak, my zobaczymy. A ty gdzie używasz? Mocny jest. Jezu, fakt. No. Ej, ale ładnie wygląda. Muszę zobaczyć, co zobaczyć. Ale mocny, mocny jest. Ja nigdy tak u siebie nie widziałam tego. Ej, no, ja tak wzięłam tylko tak cyk no, i tak. No, tak ja już sobie tego nie tak, widzę, a ja tak. Czasem sobie dodaję. No to więcej. Tak jest, no. Jestem w szoku i niedługo naprawdę już mam ochotę kupić sobie. Ja mam ochotę teraz kupić sobie bazę tą z Charlotte, bo widziałam, że właśnie jako podkład, tak, żeby nawet sobie lżejszy podkład robić, wiesz. Mm. Tylko u nas nie ma stacjonarnie w Radomiu, tylko jest. Tylko trzeba zamawiać online, nie? Aha. A to jest tak, że one mają kolor. I strunę. Tak, dwójka, że to jest takie jak myślałam podkład po prostu. I jak chcę, wiesz, zobaczyć tak. Szkoda mi tak trochę w ciemno, nie? Rozświetlacze też tak bardzo delikatnie, chociaż bardzo. Ty też jesteś trochę, no jesteś też rozświetlona no. Troszeczkę. Chociaż ja już tak naprawdę jestem tak rozświetlona przez ten tu, to jestem tak rozświetlona naprawdę. Ty jeszcze robisz rzęs. Jezu, ja ci tuszę, tuszę mi. Wiedziałam. Wiedziałam, że tak będzie. Ty. Ale jazda, ja w ogóle nie pomyślałam, no, nie wzięłam. No nie. Piękny makijaż. Dobra, no może sobie swój użyć, bo to jest mój błąd, po prostu zapomniałam całkowicie. Ani też właśnie pomalowała rzęsy, więc tak naprawdę przechodzimy tylko do brwi, do ust i chyba już mamy finito. I do brwi mam dla ciebie taką kredkę z Belle, to jest w ogóle z Biedronki, ale bardzo ją lubię, bo ona jest taka bardzo miękka i nie jest za mocna, nie można sobie z nią zrobić ją krzywdy i używam przed ten żel najpierw. Z Nyxa, tak, najpierw dobra. Używam ten żel. On nie zastygasz, nie jest jakiś, nie, właśnie on jest w ogóle, szczerze to chcę po prostu go zużyć, końcówka, usta. Ja mam konturówkę tylko, tak? Coś jeszcze? Nie no, konturówkę, róż. To jeżeli chodzi o mnie, to ja mam tak naprawdę trzy rzeczy. Zawsze nakładam konturówkę i później nakładam Gen Z. No. Lubię ten błyszczyk. To normalnie sobie nakładaj, a to uważaj, bo to mi się maluje, to mi wypada to po prostu. Aha, dobra. Ale tak, ja zmywam najpierw podkład. Ja zlizuję teraz. A, dobra. Zmywam szybko usta. Już malujesz, tak. Tą konturówką najpierw? Tak. No to kolor mocny. Jakbym zjadła buraki. Sobie uważam takie czerwone. No nie? I tak palcem sobie. Czyli tak troszeczkę, nie? Tak. I teraz? Nie, no więcej. Więcej? Dobra, mi wystarczy, bo to jakiś nie mój kolor. Dajcie znać, co sądzicie. Myślę, że wyszło nam to całkiem fajnie. Mam nadzieję, że też fajnie przyjmiecie Anitę. Myślę, że teraz będziemy częściej się pojawiać właśnie czy to na TikTokach, czy to na YouTubach. Zobaczymy. Śledźcie na bieżąco, padać na Instagram Anity, który będzie w opisie. Oczywiście standardowo na mój. No i co? I żegnam się, więc jeżeli wam się filmik spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, komentujcie, subskrybujcie, podajcie nasze Instagramy i widzimy się w kolejnym filmie, tak więc do zobaczenia, buziaczki, trzymajcie się, pa, pa!